Dzień dobry, jestem kandydatką o szerokim wykształceniu i odnajduję się w niemal każdej dziedzinie, od matematyki przez geografię, po biologię i chemię. Pani CV jest niezwykle dobre, jednakże szukamy kogoś, kto nadzie się w dyplomacji i zarządzaniu. Czemu nie zgłosiła się Pani na inne stanowisko? Niestety, takie mamy czasy. Rynek pełen jest osób w moim położeniu. Pani CV jest bardzo interesujące. Na pewno niebawem się odezwiemy. Dziękuję, do widzenia. Może i ciekawa osoba, ale mieliśmy już 20 osób z takimi kwalifikacjami. Wszyscy teraz są inżynierami albo biologami. Ach, biedni ci młodzi w dzisiejszych czasach. Dobrze, że my dokonałyśmy kiedyś właściwego wyboru co do naszej przyszłości. Następny! Jak może się pan domyślić, oferowane przez nas stanowisko jest bardzo odpowiedzialne. Czy będzie się pan umiał odnaleźć w tej roli? Owszem, uważam, że moja wiedza daje mi ku temu solidne podstawy. Znam wszystkie mechanizmy kierujące ludzką psychiką, więc świetnie radzę sobie w kontaktach międzyludzkich. Sprawdzę się także za biurkiem, bo umiem liczyć szybciej niż nie jeden komputer. Faktycznie, ma pan dobre kwalifikacje. 2 skończone kierunki na Politechnice, studia podyplomowe. Ale czy to wystarczy? Czy aby na pewno da pan sobie radę ze zwaniami tego zawodu, nie posiadając wykształcenia humanistycznego? Ze znajomością prawa, historii, realiów życia w społeczeństwie? Sama nie wiem. Wydaje mi się, że już gdzieś pana widziałem. Nie przypominam sobie. Wobec tego chyba muszę panu odświeżyć pamięć. Klasyk. Poszło olimpiadę z łaciny? Co? Okropnie, nie potrafiłam przetłumaczyć tego Swetoniusza w ogóle. Nie, ostatnie zdanie było okropne też. Po prostu nawet w słowniku nie było tych słówek, które były w tym tekście. Nic nie zrobiłam. Tak, znaczy może to jest jakoś odmienione, tak jakbyś trybie trochę. Nie, tam, nie wiem. Chyba nie przejdziemy. Nie, może przejdziemy z minimalną liczbą punktów. Nie chcę pisać matury z łaciny. Ja też. Dobra, chodźmy na łacinę. Olimpiadę z łaciny ze słownikiem to ja potrafię napisać. Dzień dobry. Wstaję wam. Siadajcie, sprawdzę listę. Klasyczna. I co, w tym roku też robicie dekoracje? Bo do czego innego wy się nadajecie? Więc... Klasyk. No jak się w końcu mija to słowo? Masz tutaj rex, później jest regis, regę, a poza tym jest to regę, masz końcówkę em. Tak. Ale w sumie to... Co wy się tego uczycie, skoro oni tak nie żyją? Więc mój drogi, myślałeś, że zapomniałem. Myślałeś, że można mną pomiatać. A jednak patrz, kto tu dziś rządzi? Proszę! Panie prezesie, podane do stołu. Moi drodzy, humaniści też mają przyszłość. Niekoniecznie w McDonaldzie. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed.